Cześć, witajcie w imprezowym przeglądzie tygodnia, czyli serii filmów, w których opowiadamy wam o ciekawych imprezach i o dobrej muzyce. Tradycyjnie zaczynamy od imprez. Na początek piątek i Das Lokal, gdzie wystąpi, można powiedzieć, wschodząca gwiazda, gość, który w 2017 wydał świetną epkę w labelu Mord, czyli Under Black Helmet. Niejako na drugim biegunie w P23 w Katowicach wystąpi, nie chcę powiedzieć weteran, ale na pewno gość, który ma bardzo mocną, ugruntowaną pozycję na rynku, czyli Robak Brume. Chyba dobrze wymówiłem jego ksywkę, bo to nie jest jego nazwisko. Natomiast dla wszystkich, którzy z jakichś względów w piątek zostają w Warszawie, na Jasnej zagra Kuba Sojka. No i przechodzimy do soboty, a tu już nie ma przelewek. Naszym zdaniem najciekawiej w tym wypadku wypada Smolna, gdzie zagra artysta, który jest na scenie już od 1992 roku. Gość jest znany pod niezliczoną ilością aliasów. Niektórymi z nich to są m.in. Four Slots for Bill, Clementine, Deputy Dawg, Ernest Honest, a także najbardziej jego rozpoznawalny, czyli Plantree Assault Systems, czyli Lux Later we własnej osobie. Tam też mamy zamiar my być, oprócz tego będzie tam Deas, Anya Craft, Essence, więc zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa impreza, no i gorąco zapraszamy. Bardzo ciekawie będzie również na północy, gdzie w Sfinksie zagra człowiek, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, czyli Oscar Mulero. Równie ciekawie będzie też na południu, gdzie znowu w Das Lokal wystąpi Patrick DSP. Dajcie nam też znać, gdzie wy macie zamiar imprezować w ten weekend. Aha, i ze względu na imprezę i wypad na Smolną, nasz live odbędzie się nie w sobotę jak zwykle, ale w piątek. Śledźcie naszego Facebooka, bo tam damy znać dokładnie, o której będziemy dla was grać. Okej, przechodzimy do muzyki. Zaczynamy od Helmuta Krafta i jego Pharmacy Stop AP w Gynoid Audio. Trochę lżejsze, mniej nakurwiające dźwięki. Zresztą macie je teraz w tle, więc sami możecie ocenić i stwierdzić, czy wam się to podoba, czy nie. Dalej mamy Drafted w Soma Records. I to jest epka, która bardzo pasuje do stylu tego labelu. Jest bardziej atmosferycznie, takie bardziej są ilustracje dźwiękowe, ale mimo wszystko jest nadal mocno tanecznie. Dalej mamy Izraela Toledo. I jeżeli jesteście fanami kwasu, to w zasadzie możecie teraz przystopować ten filmik, zapauzować, wejść tutaj gdzieś w opis, tam gdzie są linki do wszystkich tych utworów i wszystkich tych imprez, o których mówimy, wejść do sklepu, gdzie można kupić tą właśnie epkę i możecie kupić. Możecie kupić w ciemno, bo generalnie wam się to spodoba. Masa dobrego acidu, naprawdę warto polecić. No i na koniec składanko od Steve'a Bicknella, Rico i Perla. I teraz tak, Bicknell bardzo gęsto, Rico tak bardziej hipnotyzuje, a Perl płynie w jakieś takie dziwne rejony. Jako całość naprawdę ciekawa propozycja. Okej, to już wszystko, co dla was mamy w tym tygodniu. Jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie nam łapkę. Będzie nam cholernie miło i ciepło na serduszku z tego właśnie powodu. Wbijcie też koniecznie na naszego live'a w piątek, żeby być razem z nami i słuchać nowej, fajnej muzyki. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!